Bardzo dziękuję, to bardzo ciekawe. Zapraszam teraz do prezentacji pana doktora Tomasza Prycla z tematem samorządowy modelowy program zdrowotny profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych. Pan doktor jest koordynatorem projektów samorządowych w stowarzyszeniu CESTAC, czyli Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Healthcare. Z organizacyjnych rzeczy pozwolę sobie jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, że wszyscy Państwo, którzy tam nam zostawicie wizytówki w tym takim szklanym pojemniku, dokonamy z nich losowania i dostaniecie Państwo od nas, ci, którzy oczywiście będą szczęśliwcami, dostaną drobne upominki. Dziękujemy bardzo. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę Państwu przedstawić trochę inny punkt spojrzenia na wydatki i w ogóle na problematykę ostrych zespołów wieńcowych. Mianowicie chcę przedstawić spojrzenie uwzględniające rolę samorządów w tym, w całym systemie ochrony zdrowia. Naszym zdaniem w ogóle samorządy są tym elementem systemu ochrony zdrowia, który nie do końca jeszcze jest wykorzystany, jeżeli chodzi o działania systemowe. Mniej więcej 20-25% samorządów popełnia wydatki w programach w obszarze zdrowia publicznego i profilaktyki. 75% tych takich projektów nie realizuje. Uważamy, że to jest kierunek, w którym, który będzie się rozwijał i życzymy samorządom jak najlepszego wydawania pieniędzy publicznych, nie tylko na nowe drogi, fontanny i infrastrukturę, ale również właśnie na zdrowie publiczne. I to, o czym pan profesor tutaj wspominał, wierzymy, że samorządy, jeżeli chodzi o udział w, właśnie będą mogły wzmacniać swój udział w zdrowiu publicznym, bo to są działania często długoletnie, wieloletnie. I samorządy nie muszą gasić pożarów i działać w opiece, w medycynie interwencyjnej. Za to płacą inni interesariusze systemu ochrony zdrowia. Na tym slajdzie jest kilka logo poza logo CESTAC-u, ponieważ w przypadku programów i projektów samorządowych często współpracujemy zarówno z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, jak i ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich. Ja powiem Państwu dwa słowa, zacznę od tego, czym jest Stowarzyszenie CESTAC, mimo tego, że wielu są, być może z Państwa jest ono znane. Natomiast mimo trudnej nazwy, stowarzyszenie działa od 10 lat i rozwija następne projekty. Skończę na wnioskach wynikających z wdrażania naszego modelowego programu po ostrych zespołach wieńcowych i jakie mamy wrażenia po dyskusjach z samorządowcami wszystkich szczebli, w zasadzie w całej Polsce już teraz. Stowarzyszenie powstało w 2003 roku i od początku istnienia zajmuje się edukacją w obszarze medycyny opartej na faktach i oceny technologii medycznych. Zbliżyliśmy się z samorządami w 2009 roku, kiedy to regulator zobligował samorządy do tego, żeby przedstawiały swoje projekty programów zdrowotnych do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych. Tak naprawdę samorządy już zanim powstał ten wymóg prezentowania programów zdrowotnych Agencji Oceny Technologii Medycznych, miały spore problemy z realizacją programów zdrowotnych. Na czele stał brak badań klinicznych w obszarze, którym chciał się samorząd zająć. Są zawsze w przypadku opracowywania przez samorządy takich programów problemy z wyszukaniem epidemiologii, brak doświadczenia w tworzeniu takich programów zdrowotnych oraz to bardzo istotne, brak kadr. Często, szczególnie w niższych szczeblach samorządowych, powiatach i gminach, jedna osoba, która również odpowiada za zdrowie, za promocję zdrowia, za programy profilaktyczne, odpowiada za kilka innych obszarów, rodzinę, opiekę społeczną i tak dalej, gdzie tam im w głowie pisanie programów profilaktycznych, szczególnie zgodnych z kryteriami oceny agencji AOTMU, tak? Do tego jeszcze dodajemy aspekty polityczne i mamy bardzo zróżnicowane po prostu środowisko samorządowe, a do tego jeszcze ustawa Koszykowa, która zobligowała samorządy do prezentowania tych ocen swoich programów. Urzędy nie lubią, kiedy otrzymują negatywne
opinię, zawsze można to wykorzystać i też również podnosić w mediach. No znowu urząd coś zrobił źle, prawda? Więc to dość wrażliwy temat. My, no, można powiedzieć, dajemy odpowiedź. Oczywiście na miarę naszych możliwości jesteśmy stowarzyszeniem, które ma ograniczoną ilość zasobów i członków, ale staramy się w miarę naszych możliwości. Od tych 3 lat ściśle współpracujemy z samorządami. Mamy kilka obszarów. Zarówno indywidualnie współpracujemy z samorządami, organizujemy w całej Polsce konferencje poświęcone doskonaleniu tworzenia programów zdrowotnych, jak i warsztaty oraz modelowe programy zdrowotne. Na pomysł tworzenia modelowych programów zdrowotnych wpadliśmy wskutek interakcji z samorządowcami właśnie. To był jeden z ich postulatów dotyczący tego, jak można robić, co zrobić, żeby samorządy pisały więcej takich programów. Potrzebują pewnych wzorców, tak? Mamy też w zanadrzu narzędzia wspomagające. O nich powiem w skrócie w ciągu 2 lat ponad tworzyliśmy pewne narzędzia internetowe po to, żeby za chwilę udostępnić je samorządowcom, dzięki którym będą mogli być może jeszcze łatwiej implementować pewne idee tworzenia dobrych programów zdrowotnych. Na przestrzeni ponad 2 lat spotkaliśmy się z ponad 1450 samorządowcami w trakcie tych naszych wszystkich aktywności. Tutaj mamy kilka głównych wniosków. Faktycznie rola ATMO jest tutaj jako takiego gatekeepera bardzo istotna i samorządy szanują opinię agencji, starają się też tworzyć lepsze programy, ale bardzo często cierpią na brak zasobów lub też, kilka takich przykładów znam z praktyki, mają pewne zlecenie, rada danego, czy pion uchwałodawczy podjął decyzję o tym, żeby realizować jakiś program, mimo tego, że pion wykonawczy, czyli Wydział Zdrowia, Departament lub inna komórka odpowiedzialna za wykonanie, wie, że ten program nie spełnia kryteriów, no ale samorządy podjęły decyzję radą, tak, że będzie taki program realizowany. W związku z tym program jest realizowany, ale i tak jest przeświadczenie w samorządzie, że opinia będzie negatywna. Jednym z głównych wniosków był postulat: dajcie nam Państwo modelowe programy zdrowotne, łatwiej nam będzie tworzyć nasze programy w naszych społecznościach lokalnych. I za chwilę właśnie modelowe programy zdrowotne będą zaimplementowane do kreatora programów zdrowotnych, takiego narzędzia, o którym mówiłem. Będziemy się starali aktualizować zarówno zawartość samego kreatora, jeżeli już takie programy modelowe będą tam. Kreator jest też narzędziem, dzięki któremu samorządowiec będzie mógł tworzyć własne programy zdrowotne, korzystając ze stosownie zamieszczonych tam podpowiedzi. To jest taka idea. Samo miejsce w sieci również ma służyć popularyzacji wiedzy na temat tworzenia programów zdrowotnych, dzielenia się najlepszymi doświadczeniami, no i aktualności oczywiście. Co przyświecało nam przy tworzeniu, jakie założenia przyjęliśmy przy tworzeniu modelowych programów zdrowotnych? Po pierwsze, oczywiście, metodologia w oparciu o EBM, HTA i priorytety zdrowia publicznego. Po drugie, logiczne kryteria wyborów. Staramy się skupiać na ważnych obszarach zdrowia publicznego, często obszarach, które są jeszcze niezeksplorowane i takie, które mogą przynieść dobre efekty, tak? My wiemy, że samorządy nie dysponują nieograniczonym budżetem, wiem, że samorządy mają problemy finansowe, ale zawsze jest tak, że jakaś część pieniędzy jest na zdrowie lub też samorządy realizują programy zdrowotne już, ale jakość tych programów jest taka, że być może można zastanowić się nad tworzeniem lepszych programów, a zaprzestaniem tych, które są nieefektywne po prostu. Opracowujemy je hodując na czynnej zasadzie niezależności merytorycznej we współpracy z ekspertami zdrowia publicznego i takimi praktykami samorządowymi. Cele, które nam przyświecały, no to, żeby przeprowadzić wnikliwe prace, żeby przedstawić argumenty za realizacją konkretnego programu zdrowotnego przez samorządy. To są pewne takie pięta achillesowa samorządów, to znajdywanie dowodów, prace nad analizą sytuacji epidemiologicznej i ewaluacja takich programów. Więc w tych modelach, które my opracowujemy, staramy się główny nacisk kłaść na to, żeby właśnie zaopatrzyć te elementy tworzenia programów zdrowotnych, w których samorządy mają problemy. Do tego oczywiście taki program jest opracowany według schematu adekwatnego do zaleceń AOTMU i chcemy zachęcić samorządy do planowania wieloletniego. W zdrowiu publicznym, w profilaktyce to jest naczelna zasada. Z drugiej strony względy polityczne często przysłaniają tą dłuższą perspektywę,
staramy się jakoś znaleźć tutaj równowagę. Dlatego uważamy, że lepsza alokacja środków publicznych będzie w przypadku korzystania z naszych modeli lub też niektórych rad tam zawartych, dlatego że oferujemy racjonalne wsparcie procesu decyzyjnego. Tak? Jak spojrzy się na analizę agencji, ile oceniła programów, to są dane z grudnia akurat, pewnie teraz tych programów jest mniej więcej 80 albo 100 więcej, to widać, że przede wszystkim na samym szczycie tej piramidy są szczepienia. Inne obszary istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego, można onkologia. Natomiast punkt pierwszy w Narodowym Programie Zdrowia to choroby układu krążenia, a tych programów związanych z profilaktyką chorób układu krążenia do agencji trafiło do grudnia 2011 18 pozycji tylko. My byśmy chcieli, my wiemy, że programy szczepionkowe są łatwiejsze do realizacji i samorządy na nich się czegoś uczą, ale naszą ambicją jest to, żeby pokazać samorządowcom, skupcie się Państwo na dużych obszarach zdrowia publicznego i wykorzystajcie swoje pieniądze w taki sposób, żeby mieć wpływ populacyjny na większy odsetek populacji i zajmijcie się takimi rzeczami, które są na samym szczycie priorytetów zdrowia publicznego, zawartych w takich dokumentach jak właśnie Narodowy Program Zdrowia, czy też rozporządzenie ministra o priorytetach zdrowia publicznego. Absolutnie realizujcie Państwo programy szczepionkowe. Jakby samorządy mają to do siebie, że mogą negocjować podczas głosowania rady, powiatu, gminy, województwa budżet, tak? Mogą budżet na zdrowie powiększyć. To nie jest tak, że wszystko jest powiedziane, założone od początku. Trzeba tylko stosować odpowiednie argumenty. My tych argumentów chcemy dostarczyć. Uważamy, że ostre zespoły wieńcowe i profilaktyka wtórna po ostrych zespołach wieńcowych to jest taki obszar, w którym dość łatwo można osiągnąć efekty. To jest, eksperci klinicyści wspominali o tym, że bardzo duży postęp dokonał się w ostatnich latach, jeżeli chodzi o terapię pacjentów, zarówno przed okresem szpitalnym, jak i w okresie szpitalnym. Natomiast po okresie szpitalnym faktycznie jest sporo problemów. Jednym z podstawowych jest to, że pacjenci nie są świadomi w ogóle tego, że powinni zmienić styl życia, że powinni przyjmować leki, że powinni się rehabilitować również w warunkach domowych. I uważam, że tutaj rola samorządu i stosunkowo niewielkie fundusze, jakie za tym idą, jest ogromna. Samorząd powinien włączyć się w dobrze zaprojektowaną edukację. Samorząd powinien przejąć właśnie tą rolę edukatora zaprojektowania edukacji pacjentów, żeby pacjenci naprawdę byli bardziej świadomi. Są proste przekazy, my nie odkrywamy tutaj Ameryki. Przyjmuj leki, zmień styl życia, rehabilituj się. Tak? I dzięki temu być może będziesz żył naprawdę dłużej, nie trzeba będzie aż tylu interwencji jak u pana wiceprezydenta, mam nadzieję w niektórych przypadkach. Oczywiście z racji chociażby tego, kto jest jednym z odbiorców tego programu, poza społeczeństwem, społecznością lokalną jest również agencja. Nasz program i interwencje, które tam opisujemy, są ściśle udowodnione. Dokonaliśmy przeglądu systematycznego, przeczytaliśmy opracowania wtórne, przeszukiwaliśmy bazy medyczne i zrobiliśmy to bardzo sumiennie. Mamy w naszym opracowaniu dowody na to, że proponowane interwencje są skuteczne. Kiedy samorząd analizuje, czy samorząd przed podjęciem, przed zaplanowaniem takiego programu powinien skupić się na kilku takich problemach związanych z tym, co się dzieje w przypadku profilaktyce wtórnej JZW, gdzie są jakieś tam niedociągnięcia, tak? Gdzie są miejsca, które trzeba zabezpieczyć. To chociażby brak ciągłości opieki nad pacjentem, to, że jest stosowane suboptymalne leczenie, że pacjenci są praktycznie bardzo mało zaangażowani. Tu padały słowa, oczywiście to nie jest tylko problem Polski, ale również Polski. I to, że pacjenci powinni się rehabilitować chociażby w warunkach domowych. Uważamy, że samorząd może tutaj coś zrobić. Zaproponowaliśmy to, tak? Dokument ma ponad 60 stron. Będzie dostępny na stronie dobreprogramyzdrowotne.pl. Podstawowe założenia. Muszą być policzalne, tak? Zmniejszenie liczby powtórnych ostrych zespołów wieńcowych, zwiększenie liczby pacjentów stosujących się do zaleceń lekarskich i takim celem jest też stworzenie prostych algorytmów postępowania u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Metody realizacji. De facto
Nie będę Państwa przeprowadzał przez wszystkie szczegóły, bo czas płynie, tak. Najważniejsze jest to, że chcemy włączyć wszystkie samorządy wszystkich szczebli w realizację zadań i zaprojektowaliśmy ten program w taki sposób, że samorząd duży lub mały, mający duży budżet lub mały budżet, może korzystać z tego projektu jak z zestawu klocków Lego. Można stworzyć dobry program, mając duży budżet, to będzie duży dom z tych klocków, mając mały budżet, stworzymy mały domek, ale w każdym przypadku to będą konstrukcje, które mają dach, okna, ściany i podłogę. A później można taki projekt ewaluować i negocjować na forum Rady Samorządu większe pieniądze na realizację bardziej ambitnych zadań. Kluczowa rola w tym projekcie to jest rola edukatora. Uważamy, że taki powinien być znaleziony edukator, który trzyma takiego pacjenta, wyłapuje go na etapie szpitalnym i przeprowadza przez rok takiego programu. Dziękuję. Będą 2 minuty i skończę. Przeprowadza go przez taki program i na tej podstawie można ewaluować wyniki. Tak? Oczywiście mówimy o gminach, mówimy o powiatach. Dla nas w docelowym modelu kluczowy jest samorząd wojewódzki. Uważam, że samorząd wojewódzki powinien docelowo pełnić rolę koordynatora takiego projektu na wszystkich. Tyle tylko, że mamy jedno takie województwo w Polsce, które podpisuje porozumienia z samorządowcami różnych szczebli. To jest województwo kujawsko-pomorskie. Oni robią programy, które są mocne merytorycznie, mają też dobry evidence i podpisują porozumienia z niższymi szczeblami samorządów, żeby dawać im zadania, jednocześnie czerpać od nich budżet. Chcielibyśmy, żeby taki model był wdrażany w innych województwach. O budowie interwencji Państwo będą mogli przeczytać na stronie internetowej, tak myślę. Natomiast najważniejsze jest to, że uważamy, że każdy szczebel samorządu może wnieść swój wkład w tą edukację. Powinien też wykorzystywać interakcje z klinicystami, ekspertami i z ekspertami zdrowia publicznego. My robimy takie, organizujemy spotkania cykliczne. To są konferencje edukacyjne w poszczególnych miejscach w Polsce. Jesteśmy teraz na tym etapie tego projektu, między kampanią informacyjną a implementacją. Kilka samorządów implementuje albo w całości nasz projekt, lub też jego elementy, a kilka samorządów jest na etapie dyskusji. Ponad 300 osób uczestniczyło w naszych spotkaniach, one się odbyły już 6. I cóż, wiemy, że samorządy podejmują same decyzje odnośnie tego, czy wydawać pieniądze na tego rodzaju program, czy nie. Chcemy tylko dać im argumenty i pokazać i pobudzić do dyskusji. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie wydawać pieniądze w obszarze zdrowia publicznego, pomyślcie, czy nie zacząć od najważniejszych obszarów. Pomyślcie, czy nie dobrze skupić się na chociażby właśnie kardiologii, bo łatwo można osiągnąć efekty. Edukacja, o której tutaj mówimy, policzyliśmy to z koszt rzędu 160-180 zł na pacjenta. Wtedy, kiedy mówimy o tym, samorządowcy mówią, aha, myślałem, że to dużo więcej. Tak? Więc gdyby Państwo mieli jakieś pytania, chętnie w kuluarach. Bardzo dziękuję. Zachęcam do lektury naszej strony.